To Zygmunt. Dobrze. Panie Grzegorzu, proces trwa już bardzo długo. Czy dzisiaj zauważył pan, że jest krok do przodu? I na czyją korzyść? Prokuratury czy pana? Proces to już jest w tej jednej sprawie, siódmy z kolei, w ciągu 5 lat z okładem. 6. rok idzie, jak ta sprawa się ciągnie. Zaczęła się od tego, że to ja się poskarżyłem na policjantów, którzy mnie poturbowali. Moją skargę sąd pierwszy lekką ręką odrzucił, a następnie ja zostałem postawiony w stan oskarżenia i w tym stanie pozostaje właśnie od 2008 roku. No i dzisiaj kolejna się skończyła rozprawa z cyklu. Rozprawa właściwie taka jak wszystkie, to znaczy trudno mówić o jakichś dużych krokach naprzód, ale szczególna, dlatego że akurat dzisiaj stawali przed sądem biegli, którzy demonstrowali chwyty policyjne, techniki obezwładniania, ponieważ przedmiotem sprawy jest rzekome skrzywdzenie przeze mnie policjanta, który to w istocie mnie napadł razem z kolegami, no ale on się skarży, że właśnie razem w kilku nie mogli sobie ze mną poradzić i że on przy tym doznał jakichś urazów, mianowicie przetrącenia palca, co w istocie mnie spotkało, ponieważ kiedy leżałem na bruchu w kajdankach z rękoma na plecach, no to wtedy właśnie ktoś tam z tyłu wyłamał mi obydwa kciuki, no ale to taki jest mechanizm w psychologii przeniesienia, więc pan policjant na mnie przeniósł to oskarżenie. No i następna rozprawa po wakacjach, jeśli ktoś ma wakacje w tym roku, to znaczy we wrześniu. Serial się nie kończy, no bo jak rozprawa we wrześniu, no to znaczy, że do końca lata nie będzie jasne, czy jestem kryminalistą, czy też może, co utrzymuję od lat, całkowicie niewinnym człowiekiem, który po prostu oczekiwał od policjanta, że się regulaminowo wylegitymuje. Ale to przekroczyło odporność psychiczną policjanta i jego kolegów. No i po 5 latach i paru miesiącach jesteśmy właśnie w tym punkcie. Na poprzedniej rozprawie pański obrońca pytał o plan rozpraw, czy plan działania sądu i nie uzyskał odpowiedzi. Czy nadal, czy państwo wiecie coś na ten temat, czy jest to jakiś plan? Z rozprawy na rozprawę dowiadujemy się o kolejnych terminach, no i właśnie tutaj przerwa będzie stosunkowo długa. Czy jest jakiś plan? No, Wysoki Sąd ma plan narzucony przez sąd apelacyjny, który w poprzednim rozdaniu tę sprawę cofnął po raz drugi do pierwszej instancji. No i ów sąd apelacyjny skrytykował pierwszy wyrok mnie skazujący, wskazując, że sprawę trzeba było rozpoznać w szczegółach, a zatem nie wolno jej było umorzyć, co zrobił kolejny sąd, a zatem teraz Wysoki Sąd z tym się biedzi, żeby wszystkich od początku po kolei, którzy kiedykolwiek w tej sprawie stawali, żeby jeszcze raz przesłuchać. Najczęściej świadkowie, czemu się nie można dziwić, mało co pamiętają z tych wydarzeń, więc się im odczytuje ich zeznania. No i realizuje sąd wnioski dowodowe, które wcześniejsze sądy lekko myślnie odrzucały. A tu właśnie sąd stara się być bardzo skrupulatny. Ma to tę wadę, że spędzamy tutaj długie godziny, no i szereg miesięcy to trwa znowu.
Ale ma tę zaletę, że przynajmniej wszystko, co powiemy w sali sądu, to jest nie tylko porządnie protokołowane, ale też i nagrywane, więc jakby ktoś, nie daj Boże, był ciekaw tych rzeczy, to jak się wyrok jakikolwiek by był, jak się uprawomocni, to ciekawscy mogą tutaj przyjechać do Wrocławia i poczytać sobie. Chociaż nikomu nie polecam, bo to jest pewnie już łącznie z kilkanaście kilo tej literatury, to znaczy protokołów kolejnych rozpraw, w kolejnych instancjach, w kolejnych sprawach, których, jak powiedziałem, było już 7 w ciągu ponad 5 lat. We Wrocławiu pan miał wyłamywać policjantom kciuki. W Warszawie pan ściga jakichś policjantów po cmentarzach. Czy pana zdaniem to świadczy, mówi coś o policji, czy o naszym kraju, czy o panu osobiście, czy o jakiejś predyspozycji? Pan nawiązuje do innej sprawy, która jednakowoż jest dość podobna. Mianowicie jesienią ubiegłego roku, interesując się, tak jak państwo to w tej chwili czynicie z tymi urządzeniami elektronicznymi, interesując się wydarzeniami życia publicznego, interesowałem się sprawą ekshumacji świętej pamięci Anny Walentynowicz, która zresztą, co chętnie przypominam, była tak życzliwa, żeby przybyć na tę pierwszą rozprawę, kiedy to sąd moją skargę na policję wyrzucał do kosza. To było przed laty. No więc ja, mając między innymi taki drobny dług wdzięczności wobec świętej pamięci Anny Walentynowicz, starałem się tak blisko, jak tylko na to pozwalały taśmy policyjne, asystować w tych czynnościach, które miały prowadzić do ujawnienia dosyć strasznej prawdy o pomyłce świadomej czy nieświadomej, popełnionej przez ruskie czy polskie post-PRL-owskie służby. No i przypatrywałem się temu na cmentarzu w Gdańsku i to się udało, a potem to samo dziać się miało na cmentarzu powązkowskim. No i tam wkroczyła do akcji żandarmeria wojskowa i policja. No i cóż, zostałem tam zatrzymany na kilka godzin, następnie wypuszczony. Poskarżyłem się na działania policji i żandarmerii i tu jest właśnie ta analogia ścisła już do zdarzeń wrocławskich. Moja skarga została po paru miesiącach rozpatrzona i w ciągu 5 minut załatwiona odmownie, natomiast mnie postawiono w stan oskarżenia, to znaczy policja warszawska skierowała do jednego z tamtejszych sądów akt oskarżenia, który opiewa na te same, co tutaj, jakieś straszne kary więzienia za rzekomą napaść na jednego z tych biednych policjantów. I no i cóż, akt oskarżenia wpłynął zatem w Warszawie do sądu, ale sprawa jeszcze nie weszła na wokandę. Nie wiem, może to po prostu taka jest ekonomika pracy sądu, że najpierw to muszą skończyć zanim we Wrocławiu, zanim tam w Warszawie zaczną. Tych spraw jest parę więcej. Czekam na wiadomość o wejściu na wokandę mojej skargi złożonej do Trybunału w Strasburgu, co zrobiłem jako skazany w trzech instancjach za mówienie prawdy o biografii jednego z istotnych i nawet pod pewnymi względami prominentnych uczestników życia publicznego, jednego z inicjatorów kampanii antylustracyjnej w Polsce. Skarżyłem się zatem do Strasburga i z początkiem tego roku, po 3 latach od złożenia skargi, się okazało, że skarga moja dostatecznie dobrze została przez pana mecenasa Stefana Hamburę napisana i wejdzie tam na wokandę. A jeszcze, jak już tak się z tego wyliczam, w zimie ubiegłego roku, późną jesienią, taka została rozpętana kampania, taki seansik nienawiści
że mianowicie aż prokuratura warszawska z takiego donosu prasowego, różni dziennikarze wykazali czujność, Gwiazda Śmierci dała sygnał do tej nagonki, podchwycili także i różni, z przykrością to zauważam, także i różni pełniący obowiązki niezależnych prawicowych dziennikarzy zaczęli komentować to, co tam Gazeta Wyborcza mówi o tym, że ja mówię, a nie to, co w istocie powiedziałem. No i z tego prokuratura stworzyła śledztwo, w którym posądzano mnie o rzekome podżeganie do zbrodni zabójstwa. No ale szybko się okazało, że to było wszystko po to, żeby właśnie przeprowadzić taką kampanię, ale już do sądu tego nikt nie wnosi, bo było to tak dęte, że najwyraźniej zdecydowano, że się już ma prokuratura warszawska bardziej nie kompromitować, niż to już i tak robi, a zatem to śledztwo przeciwko mnie zostało jako bezpodstawne umorzone. No i tyle moich spraw sądowych. Żeby nie było, że jestem tylko kryminalistą etatowym, no to w najbliższych tygodniach taka dla mnie dobra wiadomość, że będę mógł wrócić do pracy nad cyklem dokumentalnym Transformacja od Lenina do Putina. Jest już gotowa ekspedycja do archiwum za niedaleką granicę. Jak wrócimy z archiwaliami, no to pod jesień może wrócimy do montażu. No a jak się zacznie montaż, no to mam nadzieję, że będę mógł Państwu wkrótce przedstawić pełny z czterech części składający się cykl Transformacja od Lenina do Putina. Chociaż trzeba przyznać, że w pierwszej połowie tego roku więcej miałem dni sądowych niż dni zdjęciowych. Panie Grzegorzu, pojawiły się...